Pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Migrant, który chciał nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, ugodził żołnierza nożem. Kilka godzin wcześniej w ataku migrantów ucierpieli także właśnie funkcjonariusze Straży Granicznej. Mamy również informację o tym, że medyczka, która udzielała pomocy naszemu żołnierzowi, również została zaatakowana, była obrzucana kamieniami. Jak pan ocenia sytuację na granicy polsko-białoruskiej i w tym kontekście trochę szerzej pytanie o tarczę wschód, o tą najnowszą propozycję na wielką tak naprawdę budowę, taką jakiej nie mieliśmy od czasu zakończenia II wojny światowej? Pierwsza sprawa jest taka, że te wydarzenia moim zdaniem wskazują na konieczność zastosowania ostrzejszych środków. Można tutaj zadać pytanie, dlaczego funkcjonariusze, czy to Straży Granicznej, czy żołnierze Wojska Polskiego, którzy są przedmiotem takich ataków, nie używają w samoobronie broni po prostu. I myślę, że tutaj wyjaśnienie ze strony i szefa MSWiA, i ministra obrony narodowej nam się należy, ale to jest też szersze pytanie o to, czy w ogóle nie powinniśmy zmienić naszego sposobu, w jaki bronimy granicy, po prostu na ostrzejsze. Oczywiście musimy być tutaj bardzo ostrożni, dlatego że mamy do czynienia po drugiej stronie z krajem, który no jest niestety w tej chwili wobec nas jako państwo, nie jako obywatele, na szczęście, jest krajem wrogim, więc trzeba tam postępować z dużą ostrożnością, ale jednocześnie uważam, że no trzeba pokazywać stanowczość. I w tym sensie kompletnie nie zgadzam się z tymi, którzy krytykują tę część planu tak zwanej tarczy wschód, która mówi między innymi o przygotowaniu pasa pod zaminowanie części terenu, no bo tam oczywiście pojawiają się kwestie tak zwanej konwencji ottawskiej i tego, że miny przeciwpiechotne powinny być zakazane, no ale priorytetem no bo jest ta zapora, państwa, którą teraz mamy, przepraszam, że wejdę w zdanie, no ale ona też nie jest do końca skuteczna. To jest chyba na 5 metrów wysokie takie ogrodzenie. Możemy obejrzeć, jak to wygląda na zdjęciach, no ale ona jest i rozcinana, i gdzieś jakoś forsowana. No nie jest to wystarczająca ochrona. Oczywiście, że nie jest wystarczająca, natomiast też pamiętajmy, że tarcza wschód, no to ma być przede wszystkim zabezpieczenie przed agresją wojskową na terytorium Rzeczypospolitej, a niekoniecznie przed migrantami, bo to są jednak dwie różne rzeczy. Te ataki ze strony migrantów mają trochę inny charakter niż miałaby, mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, niż miałaby agresja na terytorium polskiego państwa. Natomiast oczywiście to również by działało i miałoby jakieś znaczenie uszczelniające. Czyli pierwsza sprawa to jest sposób reagowania ludzi, którzy ochraniają polską granicę. Druga sprawa to jest propozycja, o której pani wspomina. I tutaj znów trzeba to rozłożyć na kilka kwestii. Pierwsza to jest kwestia tego, ile to ma kosztować i co ma tam być. Bo my poznaliśmy jakieś założenia, one są nadal dosyć ogólne. A ja też nie jestem specjalistą od obronności, więc nie zamierzam ich analizować. Jedną rzecz widzę bardzo wyraźnie, że proponowane fundusze na to przeznaczone, a pan premier, przypomnę, mówił tutaj o 10 miliardach złotych, no są absolutnie niewystarczające. To z całą pewnością ta konstrukcja, o której mówimy, z całą pewnością kosztowałaby wielokrotność tej sumy. Pytanie, jak dużą wielokrotność, czy mówimy o czterokrotności, o pięciokrotności. No i tutaj można zadać pytanie, czy jest jakaś szansa, że dostaniemy przynajmniej częściowo finansowanie na to zabezpieczenie, czy to z Unii Europejskiej, czy z jakichś funduszy natowskich, bo jest to w końcu wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego. I wreszcie ostatnia rzecz, no to jest kwestia aspekt polityczny. To znaczy, mnie się bardzo nie podoba to, że mamy wokół tej sprawy, która moim zdaniem powinna być kwestią bezpieczeństwa państwa, mamy tradycyjny, plemienny, rytualny taniec. To znaczy ja bym jednak apelował do polityków opozycji, żeby owszem trzymali pana premiera za słowo i egzekwowali od niego obietnicę stworzenia takiej bariery, no ale żeby nie deprecjonowali tego tylko dlatego, że mówi o tym Donald Tusk. Możemy Donalda Tuska za mnóstwo rzeczy krytykować i jemu się ta krytyka należy, ale jeżeli on proponuje coś, co z punktu widzenia państwa jest dobre, jest jakimś zabezpieczeniem, no to moim zdaniem należy tę inicjatywę po prostu poprzeć.
I tutaj tak naprawdę płynnie powinniśmy przejść do kolejnego tematu, czyli ta komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich, białoruskich. Niestety ona stała się ogromnym przedmiotem sporu politycznego. Komisja, służby, które z założenia powinny przede wszystkim działać po cichu, które powinny być niewidoczne i które de facto są no, trochę takim prezentem dla Rosji i dla Władimira Putina, bo nasi główni politycy no, wzajemnie oskarżają się o wpływy obcych agentur. Tak, ja trochę już jestem, prawdę mówiąc, znudzony komentowaniem tego, bo wielokrotnie mówiłem, że to tak naprawdę sprzyja prawdziwym rosyjskim agentom w Polsce. Natomiast ta komisja, którą stworzył już zarządzeniem Donald Tusk, no ona jest bardzo sprytnie pomyślana, dlatego że w przeciwieństwie do tej poprzedniej komisji, którą ja również uważałem za bardzo źle pomyślaną i stworzoną w taki sposób, że ona tak naprawdę nie spełniała norm państwa prawa, ta jest całkowicie nieprzejrzysta. Tam nikt nie będzie wiedział, w jaki sposób ona dochodzi do wniosków, które przedstawia, nikt nie będzie wiedział, jakimi dokumentami źródłowymi się posłużyła. No, będzie można praktycznie w raporcie przedstawić każdy rezultat, i bardzo trudno będzie to podważyć lub z tym dyskutować, więc Donald Tusk to sobie bardzo sprytnie wymyślił. To jeszcze taka informacja no, z ostatniej chwili, bo kilka minut temu premier Donald Tusk zamieścił wpis na swoim Twitterze. Jest pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu wobec członka zorganizowanej grupy Ziobry, kropka i po kropce pierwszy, kropka, jaki komentarz? No nie znam tego wniosku oczywiście i nie wiem, co prokuratura w tym wniosku zawarła. Powiem tyle, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, że jeżeli są podstawy do tego, żeby ścigać za to, jak był ten fundusz wykorzystywany, no to prokuratura powinna to robić. Natomiast no niestety atmosfera, w której to się dzieje, przede wszystkim mam tutaj na myśli zespół pana Giertycha, występ pana Mraza, no to raczej nie nastraja optymistycznie, a przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że ze strony koalicji rządzącej nie pada żadna propozycja, jak to systemowo rozwiązać, bo problem jest systemowy, to nie jest tylko problem rządów PiS, to jest problem z wykorzystywaniem publicznych pieniędzy do jakichś swoich celów, do zasilania swoich i przecież nie ma takiej propozycji ze strony Koalicji Obywatelskiej, zróbmy z tym porządek, ograniczmy te fundusze, stwórzmy jakiś spójny regulamin ich wykorzystywania, zróbmy tak, żeby ograniczyć zjawisko wspierania swoich, żeby to było przejrzystsze i bardziej obiektywne dysponowanie takimi pieniędzmi. Tego nie ma, z czego ja wnioskuję, że nie chodzi tutaj o zmianę systemu, a wyłącznie o to, żeby swoi mogli z tych pieniędzy bezpiecznie korzystać, a nie swoi, żeby ewentualnie stanęli za to przed sądem. To jeszcze w takim razie na moment wróćmy do wyborów, do Parlamentu Europejskiego, a może nawet nie do samych wyborów. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak i Krzysztof Szczucki wezwali premiera Donalda Tuska do zaskarżenia paktu migracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przygotowali już projekt skargi w tej sprawie. Jak pan ocenia całościowo no, te założenia paktu migracyjnego, też to, co Polska do tej pory zrobiła? No bo przecież myśmy przyjęli ogromną ilość, co prawda uchodźców wojennych, ale jednak byliśmy tym pierwszym państwem, które otworzyło swoje granice dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Czy wtedy nie był taki moment, żeby zadbać o nasze interesy, żeby powiedzieć tak, pomagamy, to też jest w naszym interesie, ale przez to już powinniśmy mieć zabezpieczenie i w tym momencie wynegocjować sobie z Unią Europejską, że nie będziemy musieli przyjmować kolejnych migrantów? Wbrew temu, co mówią niektórzy politycy rządzącej koalicji, pakt migracyjny nie wyłącza Polski ze względu na to, że automatycznie przynajmniej nie wyłącza, ze względu na to, że przyjęliśmy uchodźców wojennych z Ukrainy. Niestety, myślę, że są podstawy do tego, żeby zaskarżyć go do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ on ewidentnie wkracza w dziedzinę,
która powinna być wyłączną odpowiedzialnością państw członkowskich. I oczywiście ja znam linię tłumaczenia zwolenników paktu i urzędników Komisji Europejskiej, którzy mówią, że nie ma tutaj mowy o obowiązkowej relokacji, co by było takim ewidentnym złamaniem litery traktatów, ale obowiązkowej solidarności, co nie jest ich zdaniem złamaniem litery traktatów. Moim zdaniem no to jest bardzo dyskusyjna sprawa, bo tak czy owak rzecz dotyczy jednak polityki migracyjnej, która powinna pozostawać w kompetencji państw członkowskich. Ale gdybym miał ocenić całościowo pakt, to myślę, że twierdzenie, że on od A do Z zawiera wyłącznie złe rozwiązania, też jest nieprawdziwe, bo on jednak jest trochę efektem oprzytomnienia niektórych polityków europejskich po poprzednim kryzysie migracyjnym i tam są pewne rozwiązania, które pod warunkiem dobrego zastosowania mogą przyczynić się na przykład do szybszego wydalania nielegalnych migrantów z Europy. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, jak one będą w praktyce zastosowane, a także jakie będziemy mieli zawarte umowy z państwami trzecimi o readmisji. No właśnie, bo też część osób, które bronią praw nielegalnych migrantów, praw migrantów, no wskazują, że właśnie to są takie zmiany, które uderzą konkretnie w osoby, które próbują gdzieś przedostać się do Unii Europejskiej, więc jest też druga strona tego medalu, o której my mało mówimy w mediach. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze tylko dodam na końcu, że wpis premiera Donalda Tuska o tym, że jest pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu wobec członka zorganizowanego grupy Ziobry. Chodzi o posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Bardzo serdecznie dziękuję. Suwerennej Polski, dokładnie rzecz biorąc. Tak jest, suwerennej Polski. Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, komentator polskiej polityki, był moim i państwa gościem, związany między innymi z Dziennikiem do Rzeczy. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I tak, drodzy państwo, 16:25. Słuchacie państwo Popołudnia Wnet. No to teraz odrobina muzyki, Deep Blue Something i Breakfast at Tiffany's.